Szanowni, dzisiaj kończyliśmy drugi etap, omawianie zadań z drugiego etapu EMJ-u, zawody, które się odbyły w styczniu 2019 roku. No i potem była jeszcze dygresja. No i tak wygląda zadanie z geometrii. Mamy trójkąt ABC i podstawa tego trójkąta AB jest 3 razy dłuższa niż bok CB. Ja to tak narysowałem. I punkty P i Q leżą na boku AB, no i dzielą ten bok AB na 3 równe odcinki. No to znaczy, że każdy z nich jest zresztą równy długości boku BC. Te punkty P i Q leżą wewnątrz tego odcinka, to jest istotne. No i punkt M jest środkiem boku AC, tak? Także AM jest równe MC. No i udowodnić, że kąt PMQ jest prosty, tak? To znaczy trójkąt PMQ jest prostokątny. No i idea polega na tym, żeby dorysować na boku AB punkt N, który leży w środku odcinka PQ, no i przez to także w środku odcinka AB. No bo jeżeli to jest środek odcinka PQ, no to PN albo NQ to jest połowa PQ, ale PQ jest równe AP i jest równe QB. No w związku z tym, jeżeli mierzymy w takich jednostkach, jakim jest długość PN, no to tu się mieszczą od A do N 3 takie jednostki. Jedna tu i dwie tutaj w AP. No i w NB też się mieszczą 3 takie jednostki. Jedna tutaj i dwie w QB. No w związku z tym punkt N dzieli podstawę AB na dwie równe części. No ale stąd wynika, że trójkąty AMN i ACB są podobne. No dlaczego? Skąd to wiem? No bo mają wspólny kąt. No i stosunki boków są identyczne, tak? To znaczy AM do AC to jest jedna druga i to jest to samo, co AN do AB. No innymi słowy, gdybym miał narysować taki trójkąt, no to te trójkąty, no to mógłbym najpierw narysować trójkąt ANM, a potem, wiedząc, że każdy z tych, że stosunek boków AC i AM to jest 2 do 1, no po prostu dwukrotnie przedłużyć bok AM i podobnie zrobić z bokiem AN. No i mając odcinki AC i AB, to już odcinek CB wtedy mógłbym dorysować, prawda? Jednoznacznie, więc to jest cecha podobieństwa bok, kąt, bok, która gwarantuje, że te trójkąty są rzeczywiście podobne. No to jeżeli tak, no to łatwo jest wtedy uzyskać to, co chcemy, no bo oczywiście stosunek MN długości tych boków, stosunek MN do CB jest taki sam jak AM do AC. Jedna druga. No, czyli MN to jest jedna druga CB, no ale CB to była jedna trzecia AB, czyli to jest jedna szósta AB. No a skoro to jest jedna szósta AB, to jest dokładnie tyle, ile PN albo NQ. Innymi słowy, te wszystkie odcinki PN, NQ i MN mają tę samą długość, a to znaczy, że punkt N jest środkiem okręgu opisanego na trójkącie PMQ, a kąt PMQ jest kątem wewnętrznym, przepraszam, kątem wpisanym, opartym o średnicę tego okręgu. No i stwierdzenia o kątach wpisanych i środkowym wynika, że jest to kąt prosty, tak? Także tu mamy łatwe stosunkowo, łatwą konkluzję. Powiedziałbym, że dość nisko leżący, nagroda jest leżąca dość nisko. Tu troszeczkę
trudniejsze, bym powiedział, zadanie, a w każdym razie wymagające zmiany sposobu myślenia, takich zadań żeśmy jeszcze nie robili. W zapisie dziesiętnym pewnej dodatniej liczby całkowitej n nie występuje żadna z cyfr 1, 2 lub 9 i udowodnić trzeba, że w zapisie dziesiętnym liczby 3n występuje co najmniej jedna z tych cyfr. No wyobraźmy sobie, że ta liczba jest k-cyfrowa. No to generalnie liczba k-cyfrowa to jest, można powiedzieć, że no, najmniejsza liczba k-cyfrowa to jest 1 razy 10 do k minus pierwszej. Tak? Jeżeli mamy liczbę czterocyfrową, to najmniejsza liczba czterocyfrowa to jest 1000, 1 razy 10 do trzeciej. No, ale ponieważ nie możemy postawić na początku jedynki ani dwójki, no to najmniejszą liczbę, którą możemy postawić, to jest trójka. No, a największa taka liczba k-cyfrowa i to n musi być większe, równe 3 razy 10 do k minus pierwszej. No, a największa taka liczba k-cyfrowa, no to jest dokładnie rzecz biorąc liczba złożona z samych ósemek, tak? To znaczy 8 ósemek, no ale możemy to ograniczyć zupełnie spokojnie przez dziewiątkę, tylko że wtedy to ograniczenie będzie ostre, to n będzie musiało być mniejsze niż 9 razy 10 do k minus pierwszej. No jeżeli teraz pomnożymy sobie tę nierówność przez 3, a 3 jest liczbą dodatnią, więc ono nie zmienia znaku nierówności, no to tu będziemy mieli dziewiątkę, a tu będziemy mieli 27, 3 razy 10, razy 10 do k minus, 3 razy 9 razy 10 do k minus pierwszej, czyli 2,7 razy 10 do k tej. No i widać, co się dzieje, tak? Ta liczba 3n może tak, albo zaczynać się od 9 i mieć k cyfr, albo zaczynać się od 1 lub 2 i mieć k plus 1 cyfr. Tak, więc widać, że w rozwinięciu dziesiętnym tej liczby musi występować albo dziewiątka, albo jedynka, albo dwójka. No i to jest to, co chcieliśmy udowodnić. No dobrze, i tu było jeszcze jedno zadanie oparte o podobne rozumowanie. Mamy sytuację taką, że liczby 2 do n tej i 5 do n tej zaczynają się tą samą cyfrą. Jaka to jest cyfra? No załóżmy, że n jest większe, równe 1, dlatego że w przypadku, gdy n jest 0, no to jest dość trywialne rozwiązanie. 1 i 1 są rzeczywiście, zaczynają się tą samą cyfrą. Tak? 2 do 0 jest 1 i 5 do 0 to też jest 1. No powiedzmy, że jedna z tych liczb będzie miała k plus 1 cyfra, druga l plus 1, ale o ich iloczynie wiadomo, że no, to jest 10 do n tej, tak? No więc wykorzystamy tę informację. No, pierwszą z tych liczb można zapisać w taki sposób. No na przykład, gdyby to było 2 do 10, 1024, no to byśmy napisali, że to jest 1000 plus 24. To jest ten pierwszy kawałek. Tak? K jest 3, więc to jest czterocyfrowa liczba, tak jak 1024. No i to jest 1000, czyli 1 razy 10 do trzeciej. Tu jest ta pierwsza cyfra, 1. No a zostaje taki kawałek. No i dobrze napisałem? Chyba tak. Tak, bo dobrze napisałem. Dlatego, że 24 razy 10 do drugiej, no, 1024 to jest 1000 plus 24, a 24 setne razy 10 do drugiej to jest 24. Także tak dobrze napisałem. Gdyby to była liczba 1124, to byśmy mieli taki zapis. To nie jest potęga dwójki, broń Boże, ale gdybyśmy mieli taką liczbę, to miałaby taki zapis. No i można byłoby 10 do trzeciej wyciągnąć przed nawias i to, co by tutaj zostało, to byłby ułamek dziesiętny, który jest mniejszy od jedności, większy od zera albo mniejszy od jedności. Więc
W obu wypadkach mamy sytuację taką, że możemy te liczby zapisać jako sumę pierwszej cyfry plus ułamek dziesiętny mniejszy od jedności razy 10 do potęgi o jednej mniejszej niż liczba cyfr. No, czyli jak pomnożymy te liczby przez siebie, no to wyjdzie nam, to było 2 do nt i 5 do nt, wyjdzie nam, że 10 do nt jest równe takiemu iloczynowi. No, ale to znaczy, że iloczyn tych dwóch nawiasów musi być potęgą 10, prawda? No, ale jaką potęgą może być? No, na pewno jest większy niż 10 do... Na pewno jest większy od zera, tak można powiedzieć, albo jest większy niż 10 do zerowej, czyli 1. No, ale ponieważ C jest równe 9, może być co najwyżej równe 9, a R1 i R2 są mniejsze od jedności, no to na pewno ten iloczyn jest mniejszy od 100. No, w przedziale od 0 czy od 1 do 100 jedyna potęga 10, jaka jest, to jest 10 do pierwszej, a stąd wynika, że ten iloczyn musi być równy 10. No i łatwo sprawdzić, że to wymaga, żeby jeżeli ta cyfra C istnieje, a tak przekonują nas autorzy zadania, ta sama cyfra istnieje, no to musi być równa 3, dlatego że w przypadku, gdyby była równa 2, no to ten iloczyn jest równy co najwyżej 9, mniejszy od 9 konkretnie rzecz biorąc, a gdyby była równa 4, to jest na pewno większy od 16, więc jedyna możliwość, żeby spełniony był ten warunek, to jest taki, że C równa się 3. No i jeżeli jest liczba taka, że 2 do nt i 5 do nt zaczynają się tą samą cyfrą, no to musi to być cyfra 2. Przepraszam, oczywiście musi to być cyfra 3.